Witam na kolejnym meczu i kolejnej hali sportowej. W tej chwili znajdujemy się na hali Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Mecz w kategorii kadet młodszy. I w tej chwili mamy na parkiecie w szarych strojach mistrza Polski z tego roku U14. Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki, GTK Gdynia. Mistrzowie Polski U14 z tego roku. Ich przeciwnikami są zawodnicy z małej miejscowości, z Komorowa pod Warszawą. Miasto Las. I chłopcy tutaj są na tym turnieju rok młodsi. Wprawdzie może mają dwóch zawodników z 96. I na pewno tutaj tego meczu nie wygrają, ale ile im to da w rozwoju, to tylko oni sami wiedzą. Pozdrawiamy tutaj trenera pana Grzesia Tomaszewskiego, który jest trenerem Komorowa. Niestety nie ma go tutaj, bo prowadzi w tym samym czasie zespół 95. rocznika kadetów na turnieju w Katowicach. Ale zastępstwo ma także dobrego szkoleniowca, może przybliży pan Marek Irkowski, osoba znana w środowisku koszykarskim, organizator Pivot Cup. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na Pivot Cup 2010. I czas dla trenera chyba pana Kirkowskiego. ...9-3 prowadzi Gdynia, która już dzisiaj jedno spotkanie rozegrała. Pokonali Cieszyn, choć nie było łatwo. Oczywiście ten sam trener, który doprowadził ten zespół do Mistrzostwa Polski, trener roku na Pomorza. Kiedyś trener siatkówki, dzisiaj koszykówki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przyjechali tutaj pewnie po zwycięstwo, wygrać ten turniej. Ale wasi młodsi koledzy dwa razy w plecy. No ale młodsi mają czas, żeby się nauczyć. A starsi przygotowują się do kolejnego sezonu. A co lepsi zawodnicy, oczywiście do kadr wojewódzkich. Wiadomo, Pomerania, jedna z silnych województw w Polsce. Sędziami tego pojedynku pan Kuzia i pani Gandor. To na razie tyle. Za chwileczkę zrobimy jeszcze jeden filmik.